Jesteśmy w hrabstwie Santa Barbara, gdzie prowadzona jest jedna z najdłużej działających operacji zasiewania chmur w kraju. Mamy tutaj naziemny sprzęt do zasiewania chmur i będziemy mogli usłyszeć wszystko o jego działaniu i zobaczyć go w akcji. Sprawdźmy, jak działa. Zasiewanie chmur to najpowszechniejszy rodzaj modyfikacji pogody i ma wiele różnych technik i zastosowań. Obecnie stosuje się go głównie w celu zwiększenia opadów deszczu i śniegu, zmniejszenia wielkości gradu i zmniejszenia mgły na lotniskach. Tradycyjnie zasiewanie chmur odbywało się z powietrza, dlatego w samolotach umieszczano stojaki w miejscach, w których znajdują się te same flary tam umieszczone. I samolot wlatuje w burze. Aby więc obniżyć koszty klienta i zmniejszyć nasz ślad węglowy, mogliśmy umieścić je na ziemi. Teraz możemy to zrobić tam, gdzie pozwala na to pogoda. Za płotem z drutu kolczastego, który ma chronić przed ciekawskimi krówkami, sprzęt do siewu chmur czeka na odpowiednią pogodę. Nazywamy ten system AHOX, co oznacza zautomatyzowane systemy siewu gruntowego o dużej wydajności. Mamy tutaj trzy główne elementy naszego sprzętu. Pierwszy to moduł sterujący, który widzicie za mną. Następnie mamy nasze rzeczywiste elementy zasiewające chmury i kamery bezpieczeństwa. Pomaga nam to także obserwować warunki pogodowe w czasie rzeczywistym i mieć pewność, że podczas burzy cały sprzęt działa prawidłowo. Wewnątrz tych kanistrów znajdują się flary ze środkami wysiewającymi. Te pochłaniacze pełnią funkcję łapacza iskier, dzięki czemu zapobiegają przedostawaniu się iskier na ziemię. Więc zdejmujemy łapacz iskier. Wewnątrz widać płomienie. Za płonem flar steruje moduł sterujący, który znajduje się za nami. Zatem biały trójkąt to modem komórkowy, a następnie panel słoneczny zapewnia nam energię. To panel sterujący wewnątrz mamy akumulator, a następnie płytkę sterującą, zatem płyta sterująca współdziała z oprogramowaniem. Obecnie jesteśmy powiązani lub połączeni z oprogramowaniem w Utah, a to pozwala nam odpalić lub zapalić dowolną flarę z tego odległego miejsca. Ze względu na brak chmur i odpowiednie warunki wiatrowe dzisiejszy dzień nie jest w ogóle dobrym dniem na zasiewanie chmur, ale Garrett i jego zespół i tak zapalą dla nas racę, abyśmy mogli pokazać, jak to działa. Jest tylko jeden mały problem. Bateria w module sterującym padła na krótko przed naszym przyjazdem. Ale nie jest to nic, czego mały jumpstart nie byłby w stanie naprawić. Po odrobinie soku z ciężarówki czas odpalić flarę. Głównym środkiem zaszczepiającym jest jodek srebra. Jodek srebra jest związkiem prostym. Ma charakter polarny, podobnie jak woda. Istnieją więc właściwości chemiczne, które pomagają przyciągać cząsteczki wody do jodku srebra. Ma również strukturę molekularną podobną do lodu. Pomaga więc wytwarzać lub przyczyniać się do powstawania gromadzenia się lodu. A potem zamienia się w grat lub płatek śniegu, który spada tutaj głównie w postaci deszczu. Zatem jeden taki rozbłysk ma miliardy potencjalnych miejsc, wokół których może gromadzić się woda. Będziemy je uruchamiać sekwencyjnie. Obserwujemy radar, aby zobaczyć, kiedy w chmurach przechodzą nad nami pasma o najwyższym stężeniu wody w stanie ciekłym, i staramy się namierzyć te kieszenie o większym stężeniu w układach burzowych. W przypadku typowej burzy wystrzelimy od 3 do 20 flar. Po zapaleniu flary wzniesienie się w chmury zajmuje trochę czasu. A kiedy już znajdzie się na odpowiedniej wysokości, zapoczątkowanie procesu deszczu lub śniegu zajmie około 20 minut. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie upłynie około 40 do 45 minut, zanim zobaczysz maksymalny wynik. I dlatego stacjonujemy daleko od naszego obszaru docelowego, mamy więc bardzo konkretne cele, które odprowadzają wodę bezpośrednio do głównych zbiorników wodnych. Ustalamy czas tych wydarzeń, aby korelować z opadami powyżej zamierzonych celów. Jedno z najważniejszych pytań lub najczęściej zadawanych pytań, jakie otrzymujemy, dotyczy bezpieczeństwa jodku srebra. Srebro jest biologicznie obojętne, zatem nie będzie oddziaływać negatywnie na organizmy roślinne i zwierzęce. Jod jest w rzeczywistości kluczowym elementem budulcowym wielu hormonów u zwierząt, więc jest również bezpieczny. Tak naprawdę, jeśli spojrzysz na sól kuchenną lub mieszankę dla niemowląt, zobaczysz jod i jego postać cząsteczkową jako dodatek do powszechnie spożywanych substancji. Ale co z innymi potencjalnymi działaniami niepożądanymi? Czy zasiewanie chmur może mieć wpływ na społeczności poza docelowymi obszarami? Czasami pojawia się obawa, że okradnie Piotra, aby zapłacić Pawłowi. Czy zatem przynosimy korzyści Kalifornii kosztem Nevady? Prawda jest taka, że systemy burzowe, kiedy przemieszczają się wzdłuż wybrzeża, tylko około 10% tej wilgoci spadnie w postaci opadów. Myślimy o zwiększeniu tego do około 11%, ponieważ mamy około 10% wzrost produktywności burz naturalnych. Zatem przejście z 10 do 11% w Kalifornii ma niewielki wpływ na ilość opadów, które nadal będą dostępne w Nevadzie czy Utah. Wbudowany w program mamy rodzaj kontroli, aby upewnić się, że nie natkniemy się na nic negatywnego.
Kiedy występują burze o dużej intensywności, nie będziemy siać. Jeśli zbiorniki będą pełne, to tego nie zobaczymy. Jeśli rzeki są wypełnione, być może w pobliżu poziomu powodziowego, nie będziemy siać. Mamy nadzieję, że obecne warunki odwrócą się i że nie będziemy musieli stawić czoła tak dotkliwym suszom, z jakimi mamy do czynienia szczególnie w tym roku. Jednak wiele artykułów naukowych sugeruje coś innego. Patrząc w przyszłość, musimy w pierwszej kolejności ponownie rozważyć kwestię ochrony środowiska. A zatem nasza zdolność do oszczędzania sposobu, w jaki wykorzystujemy wodę i sposoby jej przechowywania, a następnie uwzględnienia tych wysiłków, takich jak modyfikacja pogody i zasiewanie chmur, aby zwiększyć ilość opadów, które otrzymujemy. Bardzo ważne jest, abyśmy wykorzystywali każdą szansę, jaką mamy, do wytwarzania wody w sposób zrównoważony. Dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej na temat zasiewu chmur, w opisie znajdują się linki do badań naukowych i oficjalnych raportów. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Zapraszam do polubienia i subskrybowania po więcej.